Dorota Łosiewicz, to jest Dzień ze studiem w Polsce.pl. Naszym gościem jest teraz Katarzyna Figura, wiceprezes Fundacji Nasz Papież. Fundacja to jest Fundacja Córka Watykańskiej Fundacji Jana Pawła II. Dzień dobry, pani Kasiu. Dzień dobry. A rozmawiać będziemy dlatego, że jutro mija 19. rocznica wizyty papieża Jana Pawła II w Radzyminie. Taki cytat z Ojca Świętego: bardzo pragnąłem być w Radzyminie i moje pragnienie się spełniło. Tak wspomniał Jan Paweł II te wyjątkowe odwiedziny, miejsce wyjątkowe, bo miejsce słynnego cudu nad Wisłą, i teraz w Radzyminie się dzieje. Bo postanowiliście państwo upamiętnić tę wizytę budową sanktuarium. Na jakim etapie jest ta budowa? I oczywiście podstawowe pytanie, czy nie brakuje pieniędzy? Może zacznijmy od tego, że rzeczywiście jutro przypada 19. rocznica wizyty Jana Pawła II w diecezji warszawsko-praskiej, ale również w Radzyminie. Była to bardzo ważna wizyta, dlatego że Jan Paweł II przypomniał jakby wszystkim historię Polski, tak bardzo przecież zapominaną przez poprzednie lata i trochę niewygodną, a Jan Paweł II przywrócił godność ludziom, którzy walczyli w roku 20. Chciał podziękować żyjącym jeszcze wówczas żołnierzom, bohaterom tamtej bitwy, ale również oddać hołd, pomodlić się przy mogiłach tych, którzy polegli w czasie bitwy warszawskiej. Po tej wizycie ówczesny ordynariusz diecezji warszawsko-praskiej podjął taką decyzję, żeby podziękować Bogu za życie i pontyfikat Jana Pawła II i za tę wizytę. I myślę, że nie ma lepszego miejsca od żeby wybudować świątynię poświęconą Janowi Pawłowi II. Rzeczywiście Kościół buduje się na polach bitwy warszawskiej. A co do drugiej części pytania, to Kościół w tej chwili, ta świątynia, przepiękna budowla, piękny projekt barokowy. Jest na etapie, już mamy przykryty dach, mamy wstawione część okien, czekamy na drugą część, które w czerwcu już okna wszystkie zostaną wstawione, i budujemy wieżę. Więc już nas widać z obwodnicy Marek, Radzymina, już widać Kościół. Rozumiem, że potrzebne jest wsparcie. Pani zajmuje się między innymi zbieraniem środków na dokończenie tego pięknego dzieła. Gdzie mogą, na jaką stronę mogą wchodzić Polacy, żeby wesprzeć tę budowę? Jestem fundraiserem parafii świętego Jana Pawła II, więc może fundraiserem, czyli zbiera pani pieniądze. Czyli zbieram pieniądze. Ale łączę też, łączę ludzi, którzy chcą budować akurat ideę budowy sanktuarium, z tymi, którzy chcą pomóc, czyli buduję relacje między ludźmi i łączę z tą ideą, bo oczywiście za chwilę powiem pewnie o pieniądzach, bo też bez nich nie dalibyśmy rady wybudować ani stworzyć tego miejsca, ale tam znajdują swoje miejsce ludzie, którzy bardzo potrzebują wstawiennictwa świętego Jana Pawła II. Oczywiście sami sobie nie poradzimy, potrzebujemy pomocy ludzi dobrej woli. Żadna wpłata nie jest dla nas za mała, żadna. My budujemy z darów serca, więc też bardzo prosimy o pomoc. Można wejść na stronę www.jp2.waw.pl. Tam wszystkie informacje na temat budowy, no i też numer konta, bo jeżeli ktoś chciałby, www.jp2waw.pl, tam jest numer konta. Tak. Zachęcamy państwa do zajrzenia, ewentualnie wsparcia budowy. Ciekawa historia jest taka, że sanktuarium nie ma, a cuda już się dzieją. Co tam się dzieje? Dzieje się bardzo dużo. Mamy relikwie świętego Jana Pawła II przekazane przez kardynała Dziwisza do tego miejsca wyjątkowego. I każdego 18 dnia miesiąca o godzinie 19 jest msza o uzdrowienie duszy i ciała, bo zdarzają się cuda uzdrowienia nie tylko właśnie fizyczne, ale też duchowe. I duchowe, tak.
Mamy kilka, którymi ludzie się chcą dzielić, bo pewnie są i takie, o których nie mówią. Mają to w swoich sercach zapisane. Wiemy też, znaczy są takie sytuacje. Ostatnią sobotę ksiądz mi mówił, że były 3 rodziny z Polski przyjechały, żeby się modlić za wstawiennictwem świętego Jana Pawła. Cuda nad Wisłą już się dzieją. Ciekawe jest też, ciekawe jest pani zaangażowanie w całą tę historię, ponieważ pani dziadek brał udział w Bitwie Warszawskiej. Tak, nie ma przypadków. Ja się bardzo z tego cieszę. Ja w Radzyminie pracuję, mieszkam w Warszawie, ale czuję się tam jak u siebie. Ta życzliwość ludzi, wszystkich zaangażowanych w budowę, wielu wspaniałych wolontariuszy. Ale też pewnie i dlatego właśnie, że mój dziadek brał udział w tej bitwie i właśnie pamiętam, kiedy nie wolno było mówić, nie mówiło się o historii Polski w ten sposób, a teraz mam okazję też tak jak Jan Paweł II podziękować w ten sposób, że pomagam w budowie. Naprawdę jestem bardzo mocno zaangażowana i zachęcam, bo tam wspaniałe miejsce, wspaniali ludzie i no i to miejsce, gdzie ludzie będą się modlić i już się modlą i tego najbardziej potrzebują. Proszę powiedzieć, czy są szanse, że to wielkie dzieło budowy sanktuarium uda się skończyć na 100. rocznicę Bitwy Warszawskiej? Z Bożą pomocą tak, na to mocno liczymy i chcielibyśmy, aby Kościół był poświęcony. Obecny ordynariusz, biskup Kamiński, wyraził taką chęć i my też bardzo planujemy, prosząc darczyńców, właśnie będzie 100. rocznica Bitwy Warszawskiej i 100. rocznica urodzin Jana Karola Wojtyły. Więc te dwie rocznice nam się bardzo ładnie łączą. Oprócz tych z pewnością państwowych wydarzeń, my w Radzyminie będziemy mieli, jak ufam i mocno w to wierzę, takie wydarzenie duchowe mocne. No, skoro już się dzieje, to być może na 100. rocznicę będzie się działo jeszcze więcej. Proszę jeszcze tylko powiedzieć o samej parafii Jana Pawła II, która działa na miejscu. Jak radzi sobie parafia? Czy to jest prężna parafia? Parafia w Radzyminie była do momentu erygowania parafii świętego Jana Pawła II, jest jeden kościół, jedna parafia. Radzymin jest miastem, które się bardzo prężnie rozwija, rozrasta, jest miasteczkiem satelitarnym Warszawy. Wiadomo, że to jest teraz przy obwodnicy Radzymina, to jest dosłownie kilkanaście minut do centrum Warszawy. W związku z tym coraz więcej jest mieszkańców i potrzeba była też wybudowania kościoła drugiego. Ale tym bardziej, że jest to sanktuarium, więc nie tylko parafianie tam będą mieli swoje miejsce, ale mam, ufam i wierzę w to, że ludzie z całej Polski i nawet ze świata. Natomiast parafianie są wspaniali, bardzo wspierają budowę. Ksiądz proboszcz, jest ksiądz wikariusz, jest ksiądz rezydent, także 3 kapłanów posługuje na co dzień. W niedzielę jest 6 mszy świętych. No i tak jak mówię, 18 każdego dnia miesiąca można przyjechać do tego miejsca i za wstawiennictwem Jana Pawła II wypraszać łaski wszelkie. Zapraszamy państwa w takim razie, liczymy, że na 100. rocznicę Bitwy Warszawskiej uda się zakończyć budowę i cuda nad Wisłą będą się działy dalej. Dziękuję serdecznie. Katarzyna Figura, wiceprezes Fundacji Nasz Papież, była moim państwa gościem. Dziękuję serdecznie. Bardzo dziękuję.